Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Moonlighter. Kochani, dzisiaj jest ten dzień. Jest ten dzień, że będziemy robić totalnie wyprzedaż naszego sprzętu, który zgromadziliśmy przez te ostatnie odcinki. Bo trochę tego mamy. Trochę tego mamy. A dokładniej... Nie no, sprzęt mamy od groma. Sprzęt mamy od groma. Naprawdę, sprzęt mamy od groma. Dobra, z racji tego, że mamy tego tyle, to myślę, że możemy sobie to bez problemu posprzedawać. I tak, na pewno weźmiemy to. To mamy. 600 było za tanio. To na pewno weźmiemy to. To pewnie będzie po takiej samej cenie. To też możemy sobie wziąć. To za 400 możemy sprzedać bez problemu. I cele po 500 były spoko. To było po 400, to też weźmiemy. O, to jest jakiś złom. To jest jakiś złom. To też spróbujemy sprzedać. Mamy tego sporo, więc luz plus. Dobra, z tej skrzynki mamy spokój. Co mamy tutaj? Według ceny. No te cele możemy zabierać. Płucz se, te kabelki. Nie są chisele. Chiseli tutaj chyba nie mamy. To było po 400, też zabieramy. Dobra, i mamy tu jeszcze jeden zestaw zardzewiałego miecza i reszty. Teraz sobie też weźmiemy. Czysty kwas. Według ceny. Mamy włócznię tringową. Dobra. Tyle chyba na razie starczy. Myślę, że tu na tym sobie możemy powkładać właśnie te bronie i tak dalej. Myślę, że za 2000? Spróbujmy za dwójkę. I tu również za dwójkę. Czyli to jest włócznia treningowa, to za 1000. To za 1000, niech będzie 1000. I tak, tu nie wiemy, ile to kosztuje. To nie wiemy, ile to kosztuje. Chisele były za 500, to możemy je tworzyć. Kurde, normalnie. O nie. Nie po 400, po 400 to było za mało. Prawda? Nie, było w sam raz. To było też po 400, to też możemy sobie wkładać. I to możemy też za 400 chyba owalić, co? Czy nie? Tak. Dobra, idziemy spać i na zajutrz robimy totalny handel. Tylko sobie teraz to zrobiłem, żeby już czasu nie tracić. Potrzebujemy sporo kasy. No, zapraszam państwa. Kupujemy. No, 1000 spoko. Czyli chiselki po dobrej cenie. No. Też git. Co ci tam... O kurde, 2000 to było za mało. 2000 to było za mało. Mogę ci nie sprzedać? Nie mogę ci nie sprzedać, no trudno. Trudno. Złodziej. Won do piekła. Kurwo wściekła. Tu im się też to spodobało. Fajnie. Oj, za tanio. Stanowczo za tanio. 400 to nie jest cena adekwatna za to wszystko. Dlatego damy 800. Co najwyżej wam się nie spodoba. Dobra, jak z tym? To było 600. Tak samo zmienimy... Co? A, tylko tego już za 800 chyba nikt nie kupił. Tutaj damy za 1000. I to też damy za 1000.
Niech będzie. Niech będę stratny. Trudno. Pójta kupujta. Oho, to też ci się spodobało. Za tanio. Normalnie biznesy, jak nie wiem. Nie, oddaj mnie to. Nie ma. Powinienem tego nie sprzedawać, ale jestem głupi, trudno. Tam też widzi interes życia. Nie, oddaj to. To nie za 1000. Nie, nie dam ci za 1000. Nie. Tu ma być 1400. Dobra, 1000. Niech będzie 1000. To już mamy mniej więcej, tak? Na 400. A niech będzie. 1000 jest za mało. To 1500. Dojebiemy im takie ceny, że się posrają. Co, no już teraz tak nie pasuje, co? No! Nadal za 1000 jest za mało. Nie ma. 1000 jest za mało. 1500. O, 4000. Luksik, 1500 luksik. Kurde, korek jak na autostradzie. No, jesteśmy czymś to saver. Notatki golemów. Za 800 było za mało. 1000 było za mało. No 1500 ewidentnie. Ewidentnie. Tutaj to nawet więcej. 400, 1000 też tutaj za Rezdoron był. Ewidentnie, za mało. To 1500 byłoby trzeba wystawić. 1500 tu też jest luksus i tu też 1500. Plony golema wszystkie za tyle. To nawet za 2,5. To nawet za 2,5, a co tam? Dwa i pół tysiąca. I to też 2500. I to też 2500. I gnoje w końcu poczują, że tanio to już było. Teraz nie jest. Tutaj za 400. Myślę, że możemy. Nie, za 300 nawet było. No to też 2,5. I teraz będą narzekać jak nic. I zacznie narzekanie. No nie, teraz już. Rylec Dorun, spoko. 1500. Jeszcze byśmy coś kupili, by było miło. 70 tysięcy byśmy mieli na nowego handlarza. Ale zapewne nie. No i tutaj tak samo, 2500. Ceny adekwatne. O kurde. Za tanio. 300. Co? 300? Ja to po 300 sprzedałem. Za tanio, halo. To drożej. Nikt tego ringu nie chce kupić. Dobra, koniec tego wszystkiego. Zamykamy ten Graydon. Jak już nie mam nic do sprzedania. I zarobiliśmy ile? 70 tysięcy. Ja mogę teraz wyjść i zobaczyć ile co kosztuje. Miasto. Ty kosztujesz 70 tysięcy, ty kosztujesz 20. Dobra, śpimy, kupujemy domokrążce, nie domokrążce, bankiera i zobaczymy jak to wszystko będzie działać. Czy wprowadzona zostanie jakaś nowa mechanika, czy nie? To się okaże.
W ogóle jakoś ostatnio mam problemy z nagrywaniem. Powiem szczerze, mam problemy z nagrywaniem. Jakoś mi tak się odechciało z tego wszystkiego. Mam takiego lenia do nagrywania, to szok. Dobra, bankier. Zwiększą wolność Shiryoki, odblokowując więcej lochów i przyciągając uwagę tej postaci. No, czy nie możemy? Dobra, domokrążca w takim razie. Mamy domokrążce. Co ty sprzedajesz? Kim ty jesteś, przyjacielu? W ogóle koleżankę masz chyba. Wyglądasz odlotowo z tym swoim nowym sprzętem. Ja też od jakiegoś czasu planuję ulepszyć moje graty. Rany, naprawdę daleko zeszedłeś, odkąd bawiliśmy się u bohaterów. Fajno. Kupiec. Wyglądasz mi na Willa. Dzięki, że sprowadziłeś mój stragan do Nryoki. Jestem Alan. A, ozdoby, które tworzę, przypominają ludziom, na czym polega życie. Jeśli chcesz przyozdobić swój sklep, zajrzyj do domokrążcy. Co ty tu masz? Zwiększę czas, w którym klienci oczekują w kolejce. Zwiększę maksymalną liczbę klientów w sklepie. Wydłużę czas, w którym sklep może być otwarty. Każdy klient zostawia dodatkowo hojny napiwek. Czy ja wiem? Zwiększa prędkość klientów. O, to może być spoko. To może być spoko tu. Odracza termin wykonania zamówienia sklepowego. Zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się złodziei. Wydłuża czas, w którym sklep może być otwarty. Ej, spoko, ale to widzę, że takie sprzęty właśnie typowo do... Nie no, typowo do sklepu, w sensie takie zwiększające jakieś tam różne funkcje, które mogą być dla nas przydatne. Fajne to, ale nie w tej chwili. Oczywiście. Nie to, co trzeba, żeś wziął, przyjacielu. A? To się ładnie postakowało. Pieprznik w tych gratach mieliśmy totalnie. Tu już się nic nie zestakuje. No, przynajmniej pozbyliśmy się gratów. Nie, nie, kurde, faja. Kurde beczka, no. Dobra, to oddaj. Spotki przy... ekwipuj. Dobra, mamy to. I lecimy sobie w końcu do tego naszego dungeona. Lecimy na dungeonka. Może być ciężko do zrobienia ten drugi dungeon, tak sobie myślę. Ja w ogóle mam delikatną znów chrypę, więc musicie mi to wybaczyć. Tak czasem bywa niestety. Jestem bardzo chorobliwą osobą. Chorobliwą. Chorowitą. Chorobliwą chyba też. No, ty czemu stoisz, kolego? W końcu ruszył. Szkoda, że po takim czasie i nadal się zbugował. Nadal zbugowany, biedny. No tak, pewnie. I'm butter zasrany. Cholerni I'm butterzy. Nie wiem, cheaterzy nawet w takiej grze. Wiecie wy co? Wiecie wy co? Dobra, siadło. Idziemy na dół. Próbujemy jak najwięcej przejść. Ja wiem, że ostatnio padłem. Tak jakoś wyszło. To się mówi trudno. Pyk. Dobra, padło.
Te bardzo mocno hitują, naprawdę bardzo mocno hitują te zielone krzaki. Kurczę, ostatnio jak przecież nas dopadły. Jest buraczek, stara bulwa. O, my to musimy wziąć. Stara bulwa, już teraz będziemy mogli ją kupić. Jest boss. Czy my damy radę? Ojej. Au! No bez dnia i nie rób sobie żartów. Jest! Padł gnój. Mamy bulwę, mamy kolejny poziom. Uf. Ale naprawdę było ciężko. Dobra, może na trzecim poziomie coś odkryjemy. Bo na trzecim nas chyba jeszcze nie było. Loch leśny, poziom trzeci. Teoretycznie po tym lochu jest już boss. No, dobra. Jadło. Złota skrzynia. Czym czy jesteś? Zapiski botaniczne 3. To w ten sposób działa. To daje do skrzynki. Ale jestem głuptas. Trzeba ciebie zabić, bo ty jesteś irytującym gnojem. Dobra, siadło. No ty już... No właśnie, powinieneś dawno nie żyć. Halo, halo. Po powrocie do miasta niszczy. Tylko jeden przyległy przedmiot. Ja mogę tu coś wziąć? Tak średnio bym powiedział. Te bulwy musimy wziąć, bo te bulwy nam naprawdę bardzo dużo dadzą, jeżeli chodzi o to. Więc na pewno weźmiemy. Zapiski botaniczne również chcę wziąć. Tylko za co? O nie! Zniszczyło przedmiot. No trudno. Ale wiecie co? Możemy to jeszcze sobie w razie czego sprzedać. Pyk, pyk i pyk. Dobra. Kurde, saraniec. Au. Aj. Za saraniec jeszcze przeżył? No właśnie, na szczęście gnoju. Jak to mówią, kto umarł, ten nie żyje. Jeżeli chcemy w sumie kontynuować to wszystko, to ja akurat bardziej postarałbym się jednak wrócić teraz do miasta, odzyskać życie i wziąć potki może na leczenie. Co wy na to? Możemy tutaj to zrobić tylko za 8000, no to już nie jest tanie. Robimy to. Robimy to. Mamy bulwę w razie czego do ulepszenia już chyba w tej chwili nawet. No i właśnie jestem ciekaw, czy jeżeli teraz jest nocka, to moglibyśmy się przespać, czy nie moglibyśmy się przespać? Możemy to ulepszyć. O kurde. Nie stać mnie na... No nie rób sobie jaj. Ej, dobra, spróbujemy teraz. Spróbujemy się przespać. I zobaczymy, czy gra pozwoli nam kontynuować od tego stage'a. Jestem mega ciekawy. W sumie gra nie tłumaczyła, czy my możemy wejść teraz, czy
czy możemy później? Dobra, zapiski botaniczne. Coś drogiego mi potrzeba. Według ceny. Po ile to było? Nie wiadomo. To też nie wiadomo. Nic nie wiadomo, po ile było. To było po 150 tylko. Malutko. Według ceny. To było po 400. Kurde, nie wiadomo jak to ogarnąć. To mniej więcej też po 400 posprzedajemy. Bo ja muszę mieć ten upgrade. To po 400. Dzisiaj będzie taki odcinek dosyć sprzedażowo walczący. I tu też by się coś przydało, ale... Ja zabiorę na razie to. To jest i tak już przehandlowane. Znamy cenę tego. Zobaczymy, po ile to może być. Według ceny. To też jest za 400. No to pewnie to też za 400. Czyli to po 400, to damy po 800. To po 400. Ciebie też kwasie proszę 400. A to damy za 800. A, trudno, sprawdzimy. No i co też za 800? Dobra, niech będzie. I otwieramy sklep. Chodźcie, rozglądajcie się, panie i panowie. 64 tysiące musimy ogarnąć. To też za 400. Nie chciałem tego brać wszystkiego, bez przesady. Bez przesady. Ej, to są bardzo tanie rzeczy, bardzo, bardzo tanie rzeczy. To było bardzo tanie. To za 50 maksymalnie sprzedamy. Tutaj po 300, 400 max. 110. Tego już w ogóle nie sprzedajemy, bo ten kształt wzmacniający jest dosyć potrzebny. O. Przyjacielu, wypierdzielaj. Za 800 to za tania. Znaczy ja dam tu 4... Co? A dobra, przepraszam, pomyliłem, po 200. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, sprzedam wam to, chociaż wiem, że to jest więcej warte. Ale kasa mi jest potrzebna i to bardzo. Wyknijmy to tak. I to po 110. Czterysta za drogo. Czyli co, 300? Za drogo. Czyli po 100 pewnie. Czyli pewnie paniczki chcą po 100 sobie zarobić. No dobra. Ten amulet się w ogóle nie sprzedaje. Nic, a nic się nie sprzedaje. No, kupować. 64 tysiące zapłacić za upgrade. Dobra, to po 100 może być. No, to możemy wrzucić. Też możemy wrzucić. Pozbędziemy się tego przy okazji.
No, dawaj, dawaj. No jak za drogo? Co ty gadasz? A dobra, za drogo faktycznie. Nie zmieniłem ceny. Jak, co za ta, za tanio? Za 50? Kurde, normalnie jakoś... Inflacja chyba do góry idzie, naprawdę. Przyjąłem 4000 plus 7. No nie. Nie mogę patrzeć, jak oni zarabiają na mnie. Przestańcie na mnie gnoje zarabiać. Teraz wam skończę. Koniec. Koniec imprezy. Wypraszam wszystkich. Wynocha. No dobra, ciebie jeszcze obsłużę. I wynocha. Dobra, ewidentnie za tanio to sprzedaliśmy. Ewidentnie za tanio sprzedaliśmy wszystko. Jestem zły. Jestem mega zły. Teraz się jeszcze okaże, że sprzedałem coś, co nie powinienem sprzedać. I będę jeszcze bardziej zły. Wtedy to będę, o Jezu. Zły jak, nie wiem. Jak coś sprzedałem, tak, będę bardzo zły. W sensie, jak coś sprzedałem, coś, co nie chciałem sprzedać. I na przykład na coś, co zbierałem przed sekundą. A ten portal jeszcze jest, czyli możemy normalnie przespać się bez problemu. Dobra, na szczęście nie sprzedałem nic. Teraz czy nasz item nadal jest plus 1, czy nie? Nie. Nie jest plus 1. Jest do dupy. Nie opłaca się w sumie ulepszać, no chyba sobie nie dajemy rady już. Zaklinanie. Możemy, plus 25. Jak mi... 30 kurde. Za drogo! Urdur za drogo. Urdur za drogo. Idziemy dalej. Teraz przynajmniej jak padniemy, to mało stracimy. Pewnie, Shiro. Pewnie. Ja kliknąłem X. Ale oczywiście, kurwa, gra. Nie wiem, co ona zrobiła. I dlaczego tak zrobiła, ale dobra, no. Nie ma problemu. Co to jest za... O Jezus! Dziwny byłeś. O, jeden nie żyje. O, kolejna część. Czy więcej wzorów tajemnic? Czy gdy docieracie na trzeci poziom, nie czujecie się... Aha, dobra, to już czytaliśmy. To o tym, że jesteśmy zbytnio obciążeni. Tak, wróciliśmy tutaj. Boss jest w dół i w lewo. Dobra. Zarąbiśnie. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mamy w ogóle jakiekolwiek szanse z bossem, ale spróbujemy. Spróbujemy. No nie wiem, to w ogóle... Kim są ci ludzie? Nawet nasza wiedza nie wystarcza, żeby sobie z nimi poradzić. Musimy skupić się na dokończeniu serum LF1. Od tego zależy przyszłość naszego świata. LF1. O nie, on napierdziela z TKM-ka. Na szczęście nie do mnie. Na szczęście nie do mnie. Czy do mnie, ale nie trafił, biedny. Dobra, boss. Ej, jak już? Mógł być jeszcze jeden. 10 minut nagrania, halo. Mięsożerna paskuda. Nowy boss.
Nie wiem, co to wali i w jaki sposób wali. O, stop! O nie! Nie! Bullet hell! O nie, Plants vs. Zombie! O. No jak to uniknąć? 2 HP, 2 HP, 2, 2, 2. Chyba mi się udało. Uuu, ucieczka na szyjnik. Uff. Dobra, ale wiecie co, w sumie jakoś nam nie poszło tak tragicznie, jakbyśmy wzięli na przykład więcej potek i cofnęli się przed bossem. Nie jest to głupie. Nie jest to głupie. Natomiast to jest niesamowite. Dobra, czyli tak, widzieliśmy już następnego bossa, który jest mięsożerną bulwą. Dobrze wiedzieć. Myślę, że następnym razem spróbujemy go już normalnie pokonać. Patrz, są jakieś sekrety jeszcze tutaj, ale... O, jest coś! Tego tłuc. Daj mnie. Widzę teraz natłukę garści. Jestem ciekaw, czy coś tu możemy jakoś odblokować. Jakieś przejście, czy coś takiego? Ale chyba nie. Chyba nie. Ewentualnie może jakieś lepsze potki byśmy zrobili. W sumie to też nie jest głupie. Też nie jest głupie. Jakim jesteś? Ten sklep to księżycowo. Podobno warto go odwiedzić. Odwiedzać. Moonlighter przetłumaczyli na księżycowo. Świetnie. Księżycowo. Dobra, moi drodzy, nie będę przedłużał. Jakieś tam gadanie. Nie będę tego przedłużał, tylko po prostu widzimy się w następnym odcinku z Moonlightera, gdzie spróbujemy sobie już pokonać może tego następnego bossa, ewentualnie zrobimy jakieś tam przygotowania, żeby go rozpierdzielić. A na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Sayonara, miłego dnia, miłego popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się. Hej, hej.